użytkowy, poddany rewitalizacji. Powstanie nowa jakość, jeśli chodzi o nasadzenia, o klomby. Tego nie było. Lipscy tego nie zrealizowali, mieli w swoich zamierzeniach. My zabezpieczyliśmy te plany, przekazaliśmy projektantom, także w jakiś sposób one będą wykorzystane. Pierwsza nowa jakość, taka najniższa tutaj, gdzie jesteśmy, to jest oranżeria. Na pewno wszyscy Państwo kojarzą. Tutaj tej oranżerii nie było. Oranżeria za czasów ludzkich była, ale to nie ta kubatura, była coś bardzo delikatnego. Oczywiście z pozycji obiektu, który powstawał pod koniec XVIII wieku, pałac pełnił inną funkcję. Był to dom mieszkalny, reprezentacyjna siedziba, a teraz odtwarzamy charakter historyczny obiektu, ale w nowych czasach musimy nadać nowe funkcje pewnym obiektom, stąd choć i kubatura tych oranżerii. Mówił tutaj pan marszałek o przejściu podziemnym. Oczywiście jego za czasów ludzkich nie było. Były sławne tunele, o których wszyscy głośno mówią w Rokowie, ale oczywiście to jest tylko jakaś legenda. Wielokrotnie mówiłam, ten tunel był, ale to była po prostu czerpnia świeżego powietrza. Także no bardzo mi przykro, nie mamy tuneli. Nie odkryliśmy, były pojedyncze odkrywki robione na etapie powstawania projektu, jeśli chodzi o konserwatorskie sprawy. Oczywiście wiemy, że pewne rzeczy były przemalowywane, to jeszcze za czasów lipskich. Natomiast nową jakością, nowy taki pierwiastek historyczny, to jest rzecz, o której my wiedzieliśmy, miejscowi tu też wiedzieli, ale nigdy nie wiedzieliśmy, jak to wygląda. Odkopaliśmy studnię przed pałacem XIX-wieczną. Dzisiaj jej nie zobaczycie, dlatego że jest przykryta, ale jeżeli uda nam się ją, mamy nadzieję, mamy tu przyobiecane dodatkowe fundusze wyeksponować. To jest przepiękna, kamienna studnia, głęboka, około 10-11 metrów. Chcemy ją podświetlić, wyeksponować. To się oczywiście wiąże ze zmianą troszeczkę projektu. Nie wiedzieliśmy, w jaki sposób pałac był posadowiony. Tutaj trzeba było nowe instalacje, choćby sanitarne, wodociągowe, w piwnicach kłaść. I się okazało po zdjęciu warstwy betonu, posadzek, że są potężne głazy narzutowe. Pałac jest posadowiony na potężnych głazach narzutowych. Ta ława jest bardzo szeroka i tu już było zadanie dla generalnego wykonawcy i dla firm, które z branży sanitarnej miały potworny problem, żeby przez to się przebić, bo tego nie można było usunąć, bo cała konstrukcja pałacu by się odkopaliśmy o fundamenty jeszcze też, o których nie wiedzieliśmy budowli. Także to wszystko myślę, że w trakcie wyjdzie, będzie wyeksponowane, będzie można oglądać. A gdzie teraz mamy folię, będą właśnie świetliki, takie szklane chodniki, po których będzie można normalnie przejść. Sam tunel jest na razie żelbetowy, betonowy po prostu, a będzie wykończony cegłą klinkierową, będzie miał taki charakter trochę starszy niż nowoczesny. No i ten tunel będzie łączył nam tą salę, w której pewnie będą się odbywały jakieś imprezy z częścią hotelową. W dawnym pozowniku pozostał tylko szczyt mur. Musieliśmy tak zostawić, no bo to jest konserwacja, a nie budowlanki sprawa. Część będzie przez nas użytkowana jako część gospodarcza, później kuchnia cateringowa, tak mniej więcej 1/3, prawie 2/3. Szklany łącznik, którego teraz nie widać, to fundamenty. Tak, także to będzie nawiązujące do tej oranżerii. Też będzie miał docelowo funkcje gastronomiczne. I na miejscu dawnej stajni cukrowej pobudowana jest sala, salon wystawienniczy. Thank you.